Hair grows like crazy and doesn't fall out afterward. It's a natural tonic that our grandmothers used. It supports hair growth and strengthens the hair follicles. New, young hairs start appearing after just seven days. Pour about one liter of water into a pot. Then bring it to a boil. Few people know that rosemary contains essential oils that improve circulation, it nourishes and strengthens hair follicles. Its effectiveness is confirmed by studies, which is why it's often found in shampoo ingredients. Wash the rosemary sprigs in warm water. Remove any dust and dirt from them that might have settled on their leaves. Afterward, pat them dry with a paper towel. Put the rosemary sprigs into the boiling water and simmer for 15 minutes. Rosemary also has anti inflammatory and antibacterial properties, combating dandruff and reducing the risk of recurrences. Soothing scalp itching. When the water turns a bright green color, turn off the stove and let the infusion cool. Then, insert a funnel into a spray bottle. Using a strainer or gauze, strain the mixture from the plant's leaves. Apply this prepared rosemary water once every three days. You'll quickly notice that your hair is stronger, falls out less, and becomes thicker. Use it as a hair tonic. Spray your hair and let it air dry. The results are astonishing. Włosy rosną po tym jak szalone i nie wypadają. To naturalna odżywka, którą stosowały nasze babcie. Wspomaga porost włosów i wzmacnia cebulki. Już po siedmiu dniach pojawiają się nowe, młode włoski. Do garnka wlej około jeden litr wody, następnie zagotuj ją. Niewiele osób wie, że rozmaryn zawiera olejki eteryczne, które poprawiają krążenie. Odżywia i wzmacnia cebulki włosów. Jego działanie jest potwierdzone badaniami, dlatego często można znaleźć go w składach szamponów. Gałązki rozmarynu umyj w ciepłej wodzie. Należy zmyć z nich kurz i brud, który mógł się osadzić na ich listkach. Następnie wysusz go papierowym ręcznikiem. Gałązki rozmarynu wkładamy do wrzącej się wody i gotujemy przez 15 minut. Rozmaryn ma również właściwości przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zwalcza łupież i zmniejsza ryzyko nawrotów, łagodzi świąt skóry. Gdy woda zrobi się jasno-zielona, wyłącz kuchenkę i zostaw napar do ostudzenia. Następnie włóż lejek do butelki ze spryskiwaczem. Za pomocą sitka lub bandaża odsącz miksturę z listków rośliny. Tak przygotowaną wodę rozmarynową stosuj raz na trzy dni. Szybko zauważysz, że twoje włosy są silniejsze, rzadziej wypadają i są gęste. Stosuj go jako wcierkę. Spryskaj włosy i pozostaw do wyschnięcia. Efekty są powalające. Płyn listerin ma wiele nieznanych zastosowań nie przeczytasz o nich na opakowaniu. Jeśli masz problem z pękającą skórą stóp, potliwością lub z żółkniętymi paznokciami. Moczenie stóp w listerin pomoże. Wlej do ciepłej wody trzy nakrętki płynu ma on działanie antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Listerin zapobiega infekcjom świetnie sprawdzi się podczas leczenia łagodnych odmian grzybicy. Tymol, który znajduje się w jego składzie, zabija bakterie odpowiedzialne za przykry zapach stóp. Regularne kąpiele zmniejszają potliwość. Płyn do płukania jamy ustnej ma również właściwości wybielające paznokcie. Kąpiel stóp powinna trwać około 30 minut. Następnie wycieramy je suchym ręcznikiem. Stopy są po niej miękkie i pachnące. Za każdym razem, gdy otwierasz śmietnik w łazience, wydobywa się brzydki zapach? Ten trik z podpaską rozwiąże ten problem. Raz na zawsze. Weź wkładkę higieniczną lub podpaskę. Ważne, żeby była mniejsza niż pokrywka śmietnika. Następnie polej wkładkę płynem do płukania jamy ustnej. Jego właściwości antybakteryjne hamują wzrost pleśni. Przyklej ją po wewnętrznej części pokrywy. Teraz za każdym razem gdy będziesz otwierać śmietnik, będzie unosić się z niego świeży zapach czystości. To takie proste. Nasącz tym płynem gąbkę i włóż do szuflady pralki. To prosty trik na to, aby pralka służyła długie lata bez usterek. Szuflada na detergenty jest często pomijana podczas sprzątania. W jej zakamarkach zbierają się resztki płynów. Wilgoć powoduje powstawaniu tam pleśni. Z czasem brzydki zapach stęchlizny pojawia się w całej pralce. Trik z gąbkami to najszybszy sposób na dogłębne wyczyszczenie pralki. Należy wziąć gąbkę do mycia naczyń i oderwać z niej zieloną stronę. Następnie wkładamy ją do przegródki szuflady na detergenty. Powtarzamy czynność z drugą gąbką i wkładamy ją do drugiej przegrody. Wlewamy do szuflady ocet. Gąbki powinny być mocno nim nasączone. Zamykamy szufladę i czekamy 10 minut. Następnie wstawiamy krótki program prania. Ocet podczas prania wypłukuje się z nich równomiernie. Dzięki temu podczas prania czyści się też szuflada. Taki zabieg wykonuj raz w miesiącu, a pralka będzie pachnąca i czysta. Trik z papierem toaletowym, który pokazała mi hotelowa pokojówka. Dzięki niemu łazienka wygląda elegancko i schludnie. Rozwijam papier i składam końcówkę. Obie krawędzie składam idealnie do środka papieru. Następnie zwijam tak, żeby koniec papieru wyglądał jak koperta. Tak złożoną rolkę przykładam do mokrego kranu. Przyciskam na parę sekund i pieczętuję papier. Ten mały szczegół sprawia, że łazienka wygląda schludniej. Ten trik stosowany jest w hotelach. Teraz sama tak robię przed wizytą gości. Dziś pokażę Ci sprytny sposób na mycie paneli i drewnianych podłóg. Myjące kulki robię sama w domu. Wystarczy, że wrzucę dwie kulki do wiadra i myję podłogę. Znikają wszystkie plamy, a mop nie pozostawia smug. Zrobienie takich kulek kosztuje grosze, a działają lepiej niż zwykły płyn do podłóg. Do ich przygotowania potrzebne jest 500 gram sody oczyszczonej. Dodajemy do niej dwie łyżki denaturatu. Ma on właściwości odtłuszczające i dezynfekujące. Świetnie zmywa rysy po butach i farby. Następnie dodaje miarkę ulubionego płynu do płukania tkanin. Ten składnik odpowiada nie tylko za piękny zapach. Płyn ma działanie antystatyczne. Dzięki temu kurz nie będzie osiadać na podłodze. Zakładam gumowe rękawiczki i mieszam całość. Dokładnie ugniatam. Jeśli substancja jest zbyt sypka, dodaję płyn do tkanin. W rękach formuję kulki wielkości piłeczki golfowej. Następnie układam kulki na plastikowej desce i zostawiam na całą noc do wyschnięcia. Na drugi dzień delikatnie przekładam do pudełka. W ten sposób mogę przechowywać nawet przez parę tygodni. Kulki na bazie sody mają działanie czyszczące, antybakteryjne i antygrzybiczne. Zawartość denaturatu zapobiega powstawaniu smug. Do wiadra z ciepłą wodą wrzucam dwie kulki. Ta ilość spokojnie wystarczy na umycie podłogi w całym domu. Soda oczyszczona reaguje z wodą i powstaje czyszcząca piana. Substancje myjące szybko rozpuszczają się w wiadrze. Dzięki temu MOP równomiernie je nabiera. Następnie myję podłogę. W mieszkaniu unosi się przyjemny zapach. Podłoga szybko schnie i nie powstają na niej zacieki. Jeśli podoba Ci się ten przepis, zostaw kciuka w górę i subskrypcję. Wypiesz kanapę za pomocą zwykłej pokrywki od garnka. Tym domowym sposobem zmyjesz plamy i pozbędziesz się brzydkich zapachów. Do tej metody będziesz potrzebować ściereczkę z mikrofibry, pokrywkę od garnka i kapsułkę do prania. Napełnij miskę bardzo ciepłą wodą. Następnie weź kapsułkę do prania. Substancje w niej zawarte nie tylko pomagają zmyć plamy, ale też odświeżą zapach kanapy. Wrzuć ją do wody i poczekaj, aż się całkowicie rozpuści. Wymieszaj całość, żeby powstała myjąca piana. Weź czystą ściereczkę z mikrofibry i zamocz w miksturze. Dokładnie wyciśnij z niej nadmiar wody. Ważne, żeby ścierka była wilgotna i nie kapała z niej ciecz. Rozłóż ją na płasko i połóż na nią pokrywkę od garnka. Następnie złóż rogi do środka, tak żeby chwytając za uchwyt pokrywki móc trzymać również ściereczkę. Całość powinna być mocno napięta. Myj kanapę okrężnymi ruchami, dokładnie przesuwając po całej kanapie, oparciach i podłokietnikach. Kapsułka ma właściwości myjące, odtłuczające i odświeżające. Gdy ściereczka wyschnie, namocz ją drugi raz, odciśnij i powtórz czynność. Materiał kanapy pozostaw do wyschnięcia i gotowe. Kanapa będzie pachnieć i wyglądać jak nowa. Tak wyczyścisz przypalony piekarnik bez szorowania. Już nigdy więcej nie będziesz chciał myć go w inny sposób. Ten sprytny trik działa za każdym razem. Potrzebujesz do tego tylko jedną żelową tabletkę do zmywarki. Włóż ją do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika. Następnie zalej jednym litrem wrzącej wody. Zamknij piekarnik i ustaw go na 100 stopni. Zostaw naczynie na około godzinę. Para zawierające substancje czynne z tabletki osadzi się na ściankach piekarnika. Mają one właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i czyszczące. Idealnie pokryją wszystkie przypalone resztki jedzenia. Ciepło piekarnika przyspieszy proces rozpuszczania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich szorować. Po godzinie otwieramy piekarnik i przecieramy ścianki mokrą gąbką. Brud schodzi od razu. Nawet mocno przypalone resztki zbiera jak magnes. Wypróbuj ten trik i daj nam znać czy zadziałał.